Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Jerzym Zielińskim. Witaj Jurku, szczęść Boże. Szczęść Boże Rafale, witam Państwa. Jurku, nasze nagranie sprzed mniej więcej miesiąca, Rusofobia jak COVID, tak się zaczyna tam tytuł, no wywołało duże zamieszanie. Myśmy tam mówili o różnych sprawach, między innymi o spotkaniu Jana Pawła II, gdzie on pytał o kult Piłsudskiego w Wojsku Polskim. To się wszystko zbiegło w czasie z tą naszą książką. Jędrzej Giertych, wierny kontynuator myśli Dmowskiego, ideolog katolickiego nacjonalizmu. To jest zapis z konferencji historycznej z 14 stycznia tego roku. Bardzo ważna książka, ja tutaj we wstępie do tej książki i nawet na okładce przypomniałem słowa Romana Dmowskiego z książki Kościół, Naród i Państwo. Cytuję: katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie. W znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od kościoła jest niszczeniem samej istoty narodu. I teraz mój komentarz. Dziś niestety często spotykamy takich, w cudzysłowie, narodowców, którzy głoszą coś dokładnie przeciwnego. Mianowicie, że katolicyzm jest dodatkiem, jest tylko dodatkiem do polskości. Zaczęły do mnie dochodzić odgłosy, że nasza rozmowa była skandaliczna, że głosimy jakieś dziwne poglądy. Natomiast my żadnych dziwnych poglądów nie głosimy. My po prostu wskazujemy na to, że to właśnie w myśli polskiej zaczęły się pojawiać poglądy, które nie przystają do tego, czym była myśl polska przez co najmniej kilkadziesiąt lat swojego istnienia. Ja miałem takie odgłosy od ludzi, którzy mi na to zwracali uwagę. Były odgłosy też ludzi takich mocno krytykujących myśl polską i jej redaktora naczelnego, że to jest przedstawiciel endeko komuny. Ja wtedy broniłem Janka. Mówię, on ma takie tutaj, ja to nazywałem paksowskie odchylenie, takie postępowe zaangażowanie właśnie troszeczkę socjalistyczne, ale generalnie broniłem, prawda, Janka. Te oskarżenia się później pogłębiały. Zdaje się, że ty też miałeś dostęp i styczność z takimi ludźmi, którzy nagle myśl polską, może nie nagle, bo to jest proces od kilku co najmniej lat trwający, zaczęli krytykować. Jeszcze gorsze, bo mnie bez przerwy nękano i telefonicznie, i ustnie, i przy każdej okazji, żebym ja coś zrobił, żebym zadziałał. Więc ja do tych ludzi, którzy tak krytycznie odnosili się do myśli polskiej, chodziło o to, że to jest pismo laickie, lewoskręte, tak to w takim żargonie środowisk narodowych jest określana myśl polska, że ono nie oddaje tego ducha, tego istoty, jaką myśl polska, myśl narodowa Romana Dmowskiego charakteryzowała się i przez dłuższy, przez okres, powiedzmy, czasy lat 40., 50., 60., 70., 80. była wierna tej misji, którą najpierw Bielecki prowadził, potem Dargas, i gdzie bardzo aktywnie też współpracował Jędrzej Giertych. I ci ludzie mieli pretensje do mnie, że ja nic nie zrobiłem. Więc ja do nich mówiłem w ten sposób: słuchajcie, że ja tam, jak ja im coś powiem, to oni i tak to zrobią po swojemu, bo mam doświadczenie jeszcze z czasów Stronnictwa Narodowego. Jak byłem we władzach Stronnictwa Narodowego, to ja składałem wnioski. Między innymi złożyłem taki wniosek, że podstawą sukcesu obozu narodowego, Stronnictwa Narodowego, będzie odrodzenie moralne narodu.
I to odrodzenie moralne narodu musi się oprzeć na ślubach jasnogórskich. To jedno. A drugie, że musimy walczyć w obronie życia dziecka poczętego od poczęcia do naturalnej śmierci. No niestety. Część tam członków władz Stronnictwa Narodowego no, popierała mnie, ale właśnie gro z kolegą Jankiem Engelgartem no, przemilczała i nawet starała się to jakoś no, zamieść pod dywan, żeby w ogóle o tym nie mówić. Nawet śmiano się i ja miałem taki pseudonim Aborsik. No, no i ja i ci koledzy no, nie przestawali mnie bez przerwy, jak nie jedni, to drudzy. Bez przerwy miałem te ich pretensje do mnie. No ale to tak tutaj mi się nasuwa to określenie, które prymas Wyszyński użył, non possumus. Dalej nie można. No i kiedy przeczytałem artykuł pana profesora Bielenia, to jest 31-32 numer Myśli Polskiej, to czytam i w pewnym momencie dochodzę do takich punktów, gdzie pan profesor zwraca uwagę, że trzeba wypowiedzieć konkordat, przywrócić radykalne zasady świeckości państwa, wyprowadzenie religii ze szkół, sekularyzacja państwa. To jest program rozdziału Kościoła od państwa, program masoński, program, można powiedzieć, antychrysta. Zawsze obóz narodowy pokazywał, że te wszystkie postulaty antykatolickie no, są z piekła rodem. No tak, ale to nie jest jakaś odpowiedź przypadkowa, bo bez przerwy to się słyszy z ław poselskich lewicy. To słyszy się z łamów tak zwanej prasy o charakterze takiej masonerii bezfartuszkowej. No bo ci ludzie, którzy piszą w duchu masońskim, oni nigdy może nie przeszli inicjacji, nie ma ich w ewidencji, ale oni to tak jak, ale oni w tym duchu działają. Tak jak powiedzmy jest no, taki określenie kogoś, kto współpracował z SB jako TW, czy kontakt operacyjny, ale było mnóstwo takich, którzy nie były TW, nie byli kontaktem, a więcej informacji przekazywali i takich konkretnych, no, które bardzo szkodziły wielu ludziom. I ich nie ma w żadnej ewidencji. Więc no, są ludzie, którzy nie mogą do jakiejś organizacji nie należeć, nie podejmować żadnej współpracy, a być bardzo szkodliwym. No i przeczytanie tego artykułu, znaczy tego fragmentu artykułu, no raz, że mnie zaszokował, to tak jak powiedziałeś, uznałem, że to jest jakby no, granie w jednej orkiestrze. Orkiestrze, która ma na celu zniszczenie katolicyzmu w Polsce. Oderwanie Kościoła od narodu, żeby Kościół został po prostu zmarginalizowany. No i w takim, nad takim powiedzmy zburzeniu przyszedłem do ciebie, no i podzieliłem się z tobą tą moją troską i taką goryczą. No, twoja reakcja była szokująca dla mnie, bo mówisz, no to powiedz to do kamery. Ja mówię, Holender, no co ja... No bo ja takich, którzy narzekają na jakieś sprawy, również takich, którzy narzekają na obecne oblicze Myśli Polskiej, to znam mnóstwo. No i ci ludzie przychodzą, ale jeżeli ich się prosi, żeby się podzielili tą opinią, no to niestety oni się wycofują, bo ja mówię to prywatnie, mówiłem czy coś. A ty byłeś jednym z pierwszych, który powiedział, tak, ja mogę na ten temat przed kamerą porozmawiać. No to jest właśnie ten postulat świeckości państwa, no to jest powiedzmy sekularyzacji, to jest zupełnie bez sensu. No. To nie ma w ogóle żadnego jakiegoś logicznego wytłumaczenia. To jest skrajnie ideologiczny postulat. My o tych sprawach bardzo ważnych, styku wiary katolickiej i naszego nacjonalizmu, naszej idei narodowej, powinniśmy rozmawiać na argumenty, powinniśmy rozmawiać poważnie, a nie ideologicznie. No. Racjonalne podejście, takie jakie zawsze stosowały środowiska narodowe i katolickie, to nie jest podejście jakieś ideologiczne, a podejście ideologiczne skąd wynika? No właśnie z zasad masonerii, z rozdziału Kościoła od państwa, ze świeckości państwa. Tegoż państwa, prawda? Z
oceniania roli Kościoła w ten, a nie w inny sposób. To wszystko jest pewna tradycja pewnej antykatolickiej ideologii, która w Polsce no, w pewnym sensie obowiązywała i w okresie międzywojennym, bo sanacja była ekspozyturą no, masonerii i tej ideologii. Po wojnie, wiadomo, władze komunistyczne w Polsce tak zwanej ludowej też były tego wyrazicielami. No a teraz w III RP no, kolejne rządy w zasadzie też w tym samym kierunku idą. I tutaj te nowe osoby, zwłaszcza ta grupa profesorska, która się pojawia powoli, ale dosyć regularnie w myśli polskiej, to jest właśnie grupa o tej samej ideologii. No, pan profesor Bieleń czy pani profesor Szyszkowska reprezentują, Bieleń bardziej środowiska związane z SLD, pani Szyszkowska bardziej środowiska związane z LGBT, a jedni i drudzy to nie są przecież sojusznicy idei narodowej, tylko jawni wrogowie idei narodowej i wrogowie Kościoła. I teraz jeżeli takich ludzi się tutaj no, uwiarygadnia, umieszczając ich teksty w myśli polskiej, no to ja to uważam, że jest to taka ideowa dywersja, której patronuje i którą uprawia na łamach myśli polskiej właśnie Janek Engelgardt. No właśnie, bo po tym naszym wystąpieniu, po tej takiej powiedzmy, no, wylaniu tej żółci, która się zebrała i trudno było no, już z tym sobie poradzić. Jedynym wyjściem to było wystąpienie publiczne, dzięki tobie. Po prostu my uznaliśmy, że zrobiliśmy to, co powinniśmy, bo my tam nic nie powiedzieliśmy więcej niż to, co oni, co redaktorzy przedstawiają minął tydzień przy przeglądzie prasy. Czy nawet powiedzmy ta dyskusja na temat książki Giertycha. Więc to było po prostu no, jakby odniesienie się, ponieważ kolega redaktor niewygodne dla siebie tematy, tak jak powiedziałem poprzednio, już to mówię z perspektywy doświadczenia ponad 30-letniego, po prostu zamiata i on nie podejmuje dyskusji, nabiera wody w usta, niego to nie interesuje, bo on ma swoją linię. I właśnie wprowadza tych, o których mówi, którzy jemu pasują. A więc te nastawienie lewicowe, no, takie powiedzmy, nie powiem antyreligijne, tylko areligijne. On właściwie oficjalnie to zachowuje pewne pozory, natomiast w takich rozmowach prywatnych to nie ma nabożeństwa do Kościoła katolickiego i do obrony tej wiary, bo tam nie ma żadnego artykułu, który by bronił. I teraz po tym naszym wystąpieniu zareagował kolega, pan Adam Śmiech i napisał, że no, to było niepotrzebne, że tutaj no, takie rzeczy to nie mówi się na takim forum publicznym. No to ja wyjaśniłem, że tutaj no, innej możliwości nie było. No nie, no jeżeli na forum publicznym, na łamach myśli polskiej znajduje się taki atak na Kościół i na katolicyzm w Polsce, to na publiczne oskarżenia należy publicznie odpowiedzieć i myśmy to zrobili publicznie. Tak. No i ja powiedziałem, a jeszcze była uwaga, że pan profesor gościnnie występuje. No to rolą dziennikarza jest dystansowanie się, czy określenie, że stanowisko, które zostało w artykule zaprezentowane, nie odzwierciedla stanowiska redakcji. A kolega naczelny tego nie zrobił. Więc powiedzmy, no jest odpowiedzialny za to. Ponosi odpowiedzialność. No i pan Adam Śmiech. Chyba, że stanowisko pana Bielenia odzwierciedla stanowisko redakcji. No tak też można. Jeżeli tak jest, no to no tym można. Gorzej. No i wtedy Adam Śmiech zaproponował taką debatę, żeby na tematy właśnie religijne, na tematy aktualności tego dzieła Romana Dmowskiego, Kościół, Naród i Państwo, żeby porozmawiać, żeby przedyskutować, bo to był bardzo ważny temat takiej dyskusji. Ja powiem, no i tam jeszcze były jego różne takie sugestie, jego ustosunkowania się do wielu spraw i on
za jakiś czas odpisał SMS, że nie, że on się wycofuje, że on nie żadnej dyskusji. No i później takie były bardzo nieprzyjemne wymiany. Znaczy my generalnie taką debatą jesteśmy jak najbardziej zainteresowani. Zresztą ta debata będzie, czy tego chce Myśl Polska, czy nie chce. Zbliża się setna rocznica powołania obozu Wielkiej Polski. To będzie grudzień 2026 roku. Parę tygodni później będzie setna rocznica wydania książki Kościół, Naród i Państwo. Dla wielu to jest mało znacząca broszurka, dla nas to jest fundamentalne dzieło, które samo Osservatore Romano napisało, że ta niewielka książka Romana Dmowskiego zmieniła oblicze religijne całego pokolenia polskiej młodzieży. Tak, dokładnie. Jego konsekwencją była pielgrzymka 10 lat później, pielgrzymka młodzieży akademickiej na Jasną Górę oraz hasło wtedy rzucone podczas tej pielgrzymki: Katolickie Państwo Narodu Polskiego. Na ten temat broszurę napisał ksiądz Michał Poradowski pod tytułem Katolickie Państwo Narodu Polskiego. To są wielkie treści, do których trzeba się odwoływać. Rok przed broszurą Kościół, Naród i Państwo była encyklika papieża Piusa XI o królewskiej godności Chrystusa i o społecznym panowaniu Jezusa Chrystusa, Quas Primas. To jest też dzieło, do którego trzeba się odwoływać, ponieważ to zapoczątkowało i w Polsce, i w wielu innych krajach ruchy o charakterze właśnie narodowym, katolickim, na przykład w Belgii słynny ruch Christus Rex. Wprost odwoływał się do tej encykliki. Myślę, że kolejną książką, która wyszła tuż po wojnie, ale też jest w tym nurcie, to jest książka Nacjonalizm chrześcijański Jędrzeja Giertycha, gdzie on w zasadzie pokazuje, że to, co Dmowski napisał w Kościół, Naród i Państwo, później młodzież ślubowała na Jasnej Górze, to jest wszystko jak gdyby aktualny, ideowy program dla polskiego obozu narodowego. I to są te rocznice, którymi chcemy się w najbliższych latach zajmować, i ta dyskusja będzie. Wiele wskazuje na to, bo po wycofaniu się przez Adama Śmiecha, że będzie to dyskusja bez udziału środowiska Myśli Polskiej. Szkoda, bo nawet jeżeli miałby to być krytyczny udział, to zawsze byłoby to może ciekawe spojrzenie, ale my jesteśmy zdeterminowani, że to przeprowadzimy i chcemy, żeby to było zrobione rzetelnie, naukowo, racjonalnie, a nie tak jak reaguje Myśl Polska, skrajnie ideologicznie, skrajnie w jakiś sposób taki fanatyczny. Bo to są reakcje wobec wiary katolickiej, wobec Kościoła fanatyczne. Oczywiście. Ja jak rozmawiam właśnie z ludźmi, którzy reprezentują taką opcję, taką orientację polityczną, a więc jak nie antyreligijną, to areligijną, to ja mówię, co macie w zamian? No bo dla nas katolików podstawą jest dekalog. No i to, co wynika później z Ewangelii i z nauczania Kościoła. A więc jeżeli powiedzmy weźmiemy pierwsze trzy przykazania, to one wynikają z łaski. Jeżeli ktoś ma łaskę wiary, no to wierzy i nie ma problemu. Ale są ludzie, którzy nie mają tej łaski wiary. No przykład pan profesor Wolniewicz, który określał się jako niewierzący katolik. No. Jurek, że postarajmy się jednak doprowadzić do jakiejś debaty, nawet z udziałem Myśli Polskiej. Jeżeli oni się nie zgodzą i się wyłamią, no to trzeba będzie powiedzieć, że byli zaproszeni, a się nie pojawili. Natomiast trzeba też zaprosić jakieś inne osoby, które miałyby na ten temat coś do powiedzenia. Już kilka innych wywiadów też przeprowadziłem w tej sprawie. Między innymi wiem, że w środowisku Myśli Polskiej nie podobał się mój wywiad z profesorem Adamem Wielomskim. Może dlatego, że Adam Wielomski rok temu wycofał się z Myśli Polskiej i wszystkich, którzy
kiedyś byli razem, a teraz nie są razem z myślą. Oni traktują, że tak powiem, po macoszemu. Nie chcą ich słuchać, nie chcą ich widzieć, nie chcą poznawać ich argumentów. No, dla mnie to jest podejście takie sekciarskie, że po prostu mają jakąś obraną drogę, znaleźli sobie swoich guru, profesor Bieleń, profesor Szyszkowska, to dla mnie nie przez przypadek mają być to takie autorytety. Dla mnie to są pseudoautorytety, dla innych może to są prawdziwe autorytety. W każdym razie to są takie osoby, które mają im dostarczać jakichś argumentów dla ich własnych tez, a te tezy nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, z takim realnym podejściem, uczciwym podejściem do życia i do roli religii w polskim obozie narodowym. Ja, powiedzmy, no mając taki krytyczny stosunek, to nie przestałem tej myśli polskiej rozdawać ludziom do czytania. Oczywiście z zastrzeżeniem, zwracam uwagę na artykuły, które są ciekawe. Mówię, że na inne nie należy w ogóle zwracać uwagi, a najważniejszą rzeczą to jest ten realistyczny stosunek do Rosji, taki, który no, powinien być powszechny. I nie uchylam się, mogę dalej rozmawiać na tematy związane właśnie z rolą. Uważam, że byłoby uczciwie, gdyby, załóżmy, w myśli polskiej znacząca część gazety była poświęcona linii Jędrzeja Giertycha, druga część mogłaby być Piaseckiego, niech te dwie linie się ścierają, niech te poglądy wybrzmią i żeby ludzie mogli się rozeznać, bo to wtedy dałoby pewien, no, taki możliwość rozeznania, no, kształcenia tego sposobu myślenia, uczenia myślenia politycznego. Ale podejrzewam, no ja dałem chyba dobry przykład w ramach serii Jedynie prawda jest ciekawa. Rok temu wydałem książkę po konferencji historycznej dotyczącej Bolesława Piaseckiego i Paksu, a w tym roku ta książka, którą pokazywaliśmy, na temat Jędrzeja Giertycha, czyli tu w pewnym sensie prawica narodowa Giertych i narodowa lewica, tak jak Piasecki. Oba nurty ważne i mające nadal swoich zwolenników. Oczywiście sympatie mogą się różnie tutaj rozkładać, ale ja uważam, że skoro są nurty ważne, to dlatego poświęciłem konferencję i jednemu, i drugiemu i teraz wydałem książki związane z tymi, jak gdyby, kierunkami myślenia. Jeszcze tu jedna rzecz, która jest, no, taka, można powiedzieć, znamienna, bo Paks został przejęty przez Civitas Christiana. Cały ten dorobek, wszystko to, co, powiedzmy, stworzył Piasecki, licząc, że przyjdzie taki moment, w którym będzie można to spożytkować, no, został przejęty przez bardzo, no, sprytną grupę, która no, teraz sobie żyje jak pączuszki w maśle i ma gdzieś wszelkie jakieś sprawy ideologiczne. Oni są już inni. I tak sobie pomyślałem, bo kolega Jan Engelhardt strasznie ubolewał nad tym. Był, no, zburzony, że tak to zostało, no, można powiedzieć, zniszczone. Cały dorobek świętej pamięci Bolesława Piaseckiego. I tak sobie pomyślałem, ale on to samo zrobił. No bo przejął myśl polską, tytuł i przejął majątek. A więc w ramach fundacji jest majątek, który został przekazany z Londynu.